Na pewno nie, no, nikt się nie spodziewa, że dostanie u siebie 5-0. Może nie tyle Lech nas zaskoczył, tylko po prostu słabo graliśmy. Za łatwo traciliśmy bramki, za łatwo traciliśmy piłkę i przez to brały się nasze problemy. No, wnioski mamy co mecz. Co mecz tracimy bramki i musimy temu zapobiec w końcu, bo jeden mecz z Koroną rozegrany na zero z tyłu nie wystarczy w sezonie. No tak, coraz więcej tych meczów przegrywamy, także no, dostawaliśmy już 5-0. Każdy reaguje inaczej i na pewno w trudnych chwilach będą z nami, ale też czasami coś przebiera się miarkę i trzeba coś zmienić. Jest to wstyd. Wstyd przegrać 5-0 i to w taki sposób, gdzie zbyt łatwo traciliśmy te bramki. Nie przystoi to na poziomie ekstraklasy. Myślę, że niektórzy zawodnicy po prostu zagrali jak juniorzy. Brak odpowiedzialności, brak koncentracji. Myślę, że nieszczęście zaczęło się od pierwszej bramki, bo do tego momentu, nie ujmując Lechowi, który jest klasową drużyną, wyglądało to całkiem przyzwoicie. Natomiast pierwsza, druga bramka nas rozbiła, a później to wszyscy widzieli. Na pewno Ruch jest za wielkim, za dobrym klubem, żeby tolerować takie mecze i na pewno czekają nas męskie rozmowy w tej przerwie i nie ma co tu owijać w bawełnę. Jeżeli niektórzy będą tak się prezentować, no to ktoś powiedział, jeżeli nie można zmienić sposobu gry, to trzeba zmienić zawodnika. Tyle.